Witam wszystkich oglądających. Dzisiaj naszym gościem jest Marek Raduli, który wczoraj poprowadził znakomite warsztaty i zagrał świetny koncert razem z innymi prowadzącymi. Jesteśmy jeszcze bardzo rozemocjonowani tym wydarzeniem. W związku z tym chciałbym od tego zacząć. Marku, opowiedz, jak Cię podobał wczorajszy dzień. Bardzo mi się podobał, bardzo pracowity, wyjątkowy, czyli zajęcia połączone ze wspólnym koncertem zawsze budzą we mnie optymistyczne wrażenie, bo to jest taka przegląd i retrospekcja całego zakresu pracy i zainteresowań skompilowana w postaci pigułki, czyli w ciągu jednego dnia. Rano nie znasz nikogo, a wieczorem jesteście najlepszymi friendami, bo zagraliście razem koncert. I to tyczy i wykładowców, których wczoraj poznałem, bo sekcja to nowi poznani koledzy, sekcja rytmiczna, czyli basista i perkusista, do tego wspaniale grający koledzy na instrumentach dętych. Zbyszka Jakubka znam, bo pracujemy ze sobą od... W zasadzie znamy się od 30 lat, to była jedyna znana postać i cała reszta to piękna, niezapisana księga, która już dzisiaj ma swoje imiona, nazwiska i wiem, z kim grałem i co się wydarzyło. I do tego wszystkiego znakomite miejsce i ostatnim, najważniejszym elementem publiczność, która dopisała i myślę, że wszyscy mieliśmy razem fan. Na pewno. Dobrze, troszeczkę przygotowując się do tego wywiadu, oglądałem kilka innych, poczytałem i stworzyłem taką listę, gdzie myślę, że pytania będą niepowtarzające się. Chciałbym zacząć od Twoich muzycznych korzeni, czyli nawiązując tutaj do Twojego pochodzenia, czyli pytanie o dom rodzinny i o tatę, który jest z pochodzenia... Był, tak. Świętej pamięci. Węgrem, czyli krótko mówiąc, lubię tą historię w telegraficznym skrócie. Ojciec Węgier po stronie tak zwanego miecza, pochodzenie węgierskie, po stronie kądzieli, czyli po stronie mojej mamy, Beskid Żywiecki, wypadkowa mikstura góralskich nacji i ta krew przemieszana, czyli jestem, krótko mówiąc, mieszańcem. Co przekłada się również na stylistykę mojej gry, bo w moich utworach słychać tą nutę górską i ten zaśpiew taki, powiedzmy, kwintowy, dlatego może lubię grać kwintowo najbardziej. Ale to ważne, dlatego że w domu rodzinnym rzeczywiście ta muzyka się przewijała i to muzyka różnych nacji, bo mój ojciec był grajkiem, tak bym to nazwał. On sam zresztą lubił o sobie tak mówić, był muzykiem ludowym. Grał, oczywiście dzisiaj to się nazywa eventy, ale kiedyś to się nazywało zabawy i wesela. I regularnie u mnie w domu odbywały się próby zespołów, w których grywał. Czyli przychodziło kilku muzykantów ludowych ze skrzypcami, z akordeonami, z trąbkami, z bębnem. Cytry się pojawiały, mandoliny, przeróżne instrumenty, które jako dziecko miałem okazję dotykać i w zasadzie traktować jako zabawki. Także gram na wielu instrumentach, oczywiście w sposób ciekawostkowy bardziej, bo nie umiem grać na skrzypcach w taki zadowalający sposób, żeby można wyjść coś po koncertach. W zasadzie można powiedzieć, że na nich nie gram, ale rozumiem ich specyfikę, rozumiem budowę, wiem o wielu instrumentach bardzo dużo, bo się tym interesowałem, a nawet rzekłbym, że zostało mi to gdzieś tam przekazane genetycznie. Także stąd się wzięła pasja i nawet w sytuacji, kiedy zainteresowałem się w pewnym okresie piłką nożną, to był to krótki epizod w moim życiu w stosunku do tego, jak długo interesuję się muzyką. Widzę tu pewne podobieństwo, bo Jacek Królik też się interesował piłką nożną, więc chyba niespełnieni piłkarze zostają gitarzystami. Być może. Większą, myślę, korzyść muzyka będzie miała z naszej obecności, aniżeli piłkarstwo. Chociaż ja grałem, nie ukrywam, w juniorach MZKS Chemik Kędzierzyn. I gdyby nie dramatyczna kontuzja, którą, że tak powiem, zaznałem na debiutując jako junior, przechodząc z tramkarzy, kto wie, jakby się to mogło rozwinąć. Dziękuję Bogu za tę dramatyczną kontuzję.
Dobrze. Później oczywiście losy się potoczyły, że zostałeś muzykiem zawodowym i zacząłeś grać na wielkich scenach z uznanymi zespołami, takimi jak Baim czy Wanda i Banda. To były początki. No i stylistyka tych zespołów to był dość no, rockowizna, krótko mówiąc. I chciałbym zapytać, jak z perspektywy czasu oceniasz swoje solówki tak naprawdę i wymiatanie, jak to lubią gitarzyści nazywać? To był w ogóle szalony okres i w muzyce, i tutaj w naszym kraju, bo czasy, które dzisiaj już, że tak powiem, odeszły na szczęście głęboko w przeszłość, dziś taka sytuacja jak brak komórki, brak YouTube'a i tym podobnych rzeczy, trudno sobie wyobrazić, że takie pomocnicze elementy do nauczania, jak na przykład YouTube i lekcje wszystkich panów świata dostępne natychmiast, transkrypcje, pokazy i tym podobne. Kiedyś tego nie było, a zatem jeżeli słuchaliśmy kogokolwiek z płyt, to trzeba było tą płytę w gramofonie, na gramofonie zedrzeć do oporu, żeby ściągnąć jakiś tam fragment, czy żeby zrobić sobie transkrypcję. To się dzisiaj nazywa tak mądrze, a kiedyś nazywaliśmy to ściągnięciem. No więc istotne zagadnienie to to, że ja zacząłem grać i uprawiać gitarę, że tak powiem, rockową. Zainteresowałem się tym tematem dopiero na skutek jakby konieczności, bo do 1982 roku interesowała mnie gitara hobbystycznie i interesowała mnie gitara, która kompletnie nie ma nic wspólnego z tematem rockowizny. Mianowicie interesowała mnie gitara jazzowa, mainstreamowa, typu Joe Pass, Kenny Barrel, Pat Metheny, to jeszcze był wtedy młody człowiek, mniej znany, ale wybitny, Jim Hall i tym podobne nazwiska, czy Wes Montgomery. A gitarą rockową zainteresowałem się tylko i wyłącznie dlatego, że podjęcie pracy i angażu w bandzie i wandzie, gdzie pojechałem na tak zwane przesłuchania i było tam 5 czy 6 gitarzystów i stwierdziłem, że nie ma etatu jako perkusista, bo tam już był zaangażowany w projekt zespołu Andrzej Tylec, jeden z najbardziej wybitnych perkusistów owych lat na naszym rynku, to stwierdziłem, no to spróbuję sił na gitarze i przystąpiłem do tego przesłuchania z nadzieją, że nie tyle zaprezentuję się jako wymiatacz, bo do tej grupy bym się nie zaliczał, chociaż umiem grać szybko i tam nie mam problemów szczególnie technicznych, jakichś tam takich, powiedzmy sobie, które nie pozwalałyby mi wyartykułować własnych myśli. Natomiast postawiłem na muzykalność i do dzisiaj w zasadzie w tej mojej grze chodzi głównie o to, żeby być muzykalnym, żeby przekazywać jakąś treść, która jest związana z muzyką, a nie z popisami. Znam i mam kolegów wirtuozów, na szczęście są to moi koledzy, którzy pokazali mi, co trzeba zrobić, żeby osiągnąć niebotyczne rezultaty techniczne. Natomiast no, ja nie jestem do tego stopnia zdeterminowany, do tego stopnia pracowity i do tego stopnia wytrwały, żeby osiągnąć takie rezultaty. A zatem skorzystałem z tego dobrodziejstwa napełniania się muzyką od tych lat przepradawnych, czyli od samego dzieciństwa, i korzystam z tego dobrodziejstwa, jakim jest muzykalność, i przekładam to na instrument. Dlatego oceniając te swoje solówki, powiedzmy, ja nie lubię słuchać swoich solówek. Jest bardzo niewiele fragmentów muzycznych, które tak de facto po jakimś czasie przetrwały próbę i do których lubię wracać. I to dopiero w zasadzie mógłbym powiedzieć jakieś tam im później, tym trochę lepiej. Bo tak jak słucham na przykład tych wczesnych, emocjonalnych wypowiedzi swoich gitarowych, to widzę i dostrzegam, że to przestawienie się gwałtowne w ciągu roku ze szkoły na przykład Kenny Barrella czy Westa Montgomery'ego na wpływy Eddie Van Halena, to jest po prostu dramatyczna praca. Ale to był czas, w
którym rzeczywiście siedziałem po 10 godzin z instrumentem, uczyłem się wibrować, uczyłem się nowego tonu, uczyłem się obsługiwać urządzenia, które przesterowywują i zniekształcają gitarę, co było dla mnie obce. Chociaż na szczęście w tymże czasie, grając jako perkusista znacznie wcześniej, miałem okazję komunikować się i słuchać i współpracować z wybitnymi gitarzystami rockowymi. Także ja wiedziałem materialnie, jak ten sound powinien być ukształtowany. Następnym etapem była, jak to nazywasz często, firma, i po odejściu z tejże firmy zacząłeś grać muzykę improwizowaną. Pytanie, czy nie czułeś wcześniej potrzeby wyrażania się w takiej formie, czy po prostu natłok zajęć był tak duży, że no, znaczy wiadomo, że nie dałoby się tego zrobić, ale czy ten wewnętrzny głos nie podpowiadał, że fajnie by było coś pograć innego? To znaczy, znacznie wcześniej jeszcze, znowu się cofnę, bo to wszystko zawsze się bierze z jakiegoś tam punktu wyjściowego. Nim zacząłem grać w bandzie i wandzie, nim zacząłem grać w firmach typu Bain czy Budka Suflera, czy w firmach na przykład typu Krzysztof Krawczyk czy Tadeusz Nalepa, bo to są firmy, to są instytucje, tak bym to nazwał, gdzie ta praca to nie jest spotkajmy się, popróbujmy i może coś wyjdzie, tylko to jest praca zawodowego muzyka, polega na tym, że się spisuje kontrakt, dostaje się angaż i wykonuje się odpowiednie zajęcia, do których człowiek jest powołany. A zatem wszystko, co od 82, to były prace w instytucjach, które albo podlegały firmom typu ZPR-y, albo estrady, bądź druga strona działalności, czyli realizacja swoich tak zwanych priorytetów odłożonych ad acta po to, żeby móc się rozwijać. I muzyka improwizowana, muzyka, która ma swoje podstawy w muzyce jazzowej, czyli to, czym się interesowałem przed bandą i wandą, zawsze gdzieś we mnie tkwiła. Czyli muzyka w oparciu o standardy jazzowe, o swobodną wypowiedź, o improwizację, to zawsze było. W muzyce rockowej improwizacje występują tak samo jak w jazzie, tylko są oparte o inne środki wyrazu i z reguły bazują na innej harmonii. Ale forma wypowiedzi w improwizacji to jest to samo. Myśmy grali w latach 80. grając muzykę rockową, długie, wyczerpujące sola. Wprawdzie nie takie, jak się grało w 70. latach, ale te solówki były częścią koncertów rockowych. I doświadczenia wyniesione z dzieciństwa, czyli zainteresowania z muzyką ludową przez pasję do muzyki jazzowej, a dzisiaj jedynym gatunkiem, który tak przeze mnie de facto jest chętnie słuchany, to jazz i klasyka. No to po prostu rzadko słucham muzyki rockowej, musi być to rzeczywiście coś wyjątkowego, że wracam do tego nurtu i zachwycam się produkcjami nowo łojących, wspaniale grających muzyków nowego pokolenia. Raczej słucham muzyki jazzowej, słucham klasyki, mam czas teraz na nadrabianie zaległości szkolnych, tak zwanych lektur muzycznych. A wracając do tego, co we mnie drzemało, zawsze gdzieś ta nutka potrzeby muzyki, grania muzyki improwizowanej towarzyszyła równolegle. I dziedzina pracy w firmie i swoje własne trio. Firma, koncerty, rozwój, praca zawodowa i realizowanie swojego hobby. Czyli tak jak klasycznie u każdego człowieka. Idę do pracy, ale po pracy lubię pójść na ryby. Ja po pracy brałem gitarkę i grałem sobie z kolegami jakąś tam muzykę, która się odkładała we mnie. Numer DB, który towarzyszy mi do dzisiaj, powstał, i to mogę powiedzieć z ręką na sercu, w 79 roku. Czyli i on w niezmienionej formie, dokładnie tak jak został wtedy zakomponowany, jest grane do dzisiaj.
Czyli to gdzieś było znacznie wcześniej, aniżeli cała sytuacja pracy w firmach. Bo jeszcze właśnie odnośnie tego, skoro podjąłeś tę decyzję, że teraz zajmiesz się tylko tym, czy byłeś gotowy na to, żeby... Czułeś się gotowy na to, żeby tym się zajmować, czy raczej trzeba by tu się jeszcze dużo doszkolić, bo to jest stylistyka odbiega znacznie od tego, co się grało wcześniej. Szkolić się trzeba bezustannie. No, to jest zawód tak, muzyka, tak jak parę zawodów, lekarze, czy nie wiem, no, powstają nowe dziedziny, których nie znamy i które jeszcze nie mają nazwy i zawody, które są kompletnie przyszłościowe. Zawód muzyka od lat, od wieków, od pradziejów zawsze był związany z tematem samodoskonalenia się, bo muzyka jest tak nieskończonym wszechświatem, że jest cały czas coś do zrobienia, jest cały czas coś do odkrycia, cały czas mamy do czynienia z tematem jakichś zaległości, coś trzeba sobie odświeżyć, coś trzeba sobie przypomnieć, coś trzeba sobie ugruntować, albo czegoś się wręcz trzeba nauczyć. Codziennie trzeba się uczyć. No właśnie, jeszcze a propos tej nauki. Grałeś też u boku świętej pamięci Tadeusza Nalepy. Powiedz, jak postrzegałeś bluesa wtedy, kiedy z nim grałeś, jak postrzegasz dzisiaj, czy to coś zmieniło i co nauczył cię, bo domyślam się, że na pewno wiele skorzystałeś z tej współpracy. Tak. Ja kompletnie nie byłem gotowy na temat tego, co mnie spotkało w życiu, bo byłem gotowy w sensie emocjonalnym, fizycznym, byłem znanym już gitarzystą, bo grałem gdzieś u boku jakichś poważnych sław i tak dalej. Jak trafiłem do Tadeusza Nalepy, zacząłem w zasadzie dopiero stawiać pierwsze kroki na temat świadomego grania, bo to był muzyk szalenie świadomy. To był artysta, który jakby przerzucił mnie z tego takiego chaosu i dziedziny niekontrolowanych skurczy mięśni, czyli szybko, dużo i w ogóle i czasami bez ładu, w świat bardzo prostych środków wyrazu, a niestety nieprawdopodobnie skutecznych. Zawsze mnie zdumiewało, grając obok niego, dawał mi pograć, słuchał, radził, przestrzegał i proponował. Przede wszystkim proponował, żebym mniej kręcił gałkami, a więcej myślał o muzyce. To jest bardzo ważne, bo temat. Tak, bo ja byłem wtedy na etapie badań, zresztą nie wyrosłem z tego tak do końca, na szczęście, badań technologicznych i co do dzisiaj mi zostało to, że potrafię każdy koncert zagrać na innym sprzęcie i szukać odpowiedniego sprzętu i odpowiednich tematów do odpowiedniego projektu, bo to jest istotne. Chciałbym tylko się podzielić jedną ciekawostką, że naliczyłem, że w ciągu ostatnich 12 lat, grając z blisko 16 różnych projektach, do każdego trzeba było się przygotować indywidualnie i inaczej się gra z Anią Wyszkoń, inaczej się gra inaczej się grało w trio PR2 z Wojtkiem Pilichowskim, inaczej się trzeba było dozbroić grając w zespole Laboratorium, inaczej się brzmi z Krzysiem Ścierańskim czy z Benkiem Maselim. Na to zawsze wspólnym mianownikiem jest fraza i muzykalność, natomiast elementy, których się używa i kwestie brzmieniowe, sonorystyczne wynikają niejednokrotnie ze zmiany gitary, ze zmiany wzmacniacza, ze zmiany efektów, a zatem to mnie bardzo interesowało, żeby być adekwatnym do danego charakteru. Jeżeli gram purystycznego bluesa, to nie będę tam stosował sonorystycznych elementów, tylko muszę mieć solidnie, mocno, prosto i siermiężnie grającą gitarą. Także uczyłem się tego u Tadeusza, ale mogę powiedzieć jedno, że kompletnie nie byłem przygotowany na spotkanie z takim mistrzem i bardzo szybko zdałem sobie sprawę z tego, że jest mistrzem, mimo że w tym wieku człowiek myśli o sobie, nie, jest dobrze, jest czad, w ogóle, wiesz, super, tam dobra, tam dziadek, coś tam. No nie.
W zestawieniu ja i moje wyobrażenie obok Tadeusza Nalepy to bardzo szybko spokorniałem i bardzo szybko zacząłem korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest praca z Tadeuszem Nalepą. Czyli krótko mówiąc, zacząłem go słuchać bardzo, bardzo szybko, bez przeszkadzania, korzystać z jego potencjału. Dużo czasu spędzaliśmy towarzysko, co poczytam sobie jako wyróżnienie, bo siedziałem u niego w tej posiadłości i opowiadał mi o swoim życiu. Interesowałem się, jako że mój ojciec odszedł stosunkowo wcześnie, to ta potrzeba bycia z osobą starszą, doświadczoną, która by w pewien sposób spełniała tą rolę taką właśnie ojcowską, idealnie się zespoliła właśnie z osobowością Tadeusza Nalepy, który był bardzo opiekuńczy, bardzo tolerancyjny, bo on już wszystko wiedział, krótko mówiąc. Zajmował się tym, co go interesowało. Jednocześnie patrzył na młodszych ludzi, takich jak ja, na młodszych muzyków, tak jak sam opowiadał, tak jakby patrzył kiedyś na siebie, i to teraz go to nawet czasami bawiło. Był surowy i wymagał. Nie znosił jednej rzeczy, jak się mu przeszkadza albo jak się go nie szanuje. Bardzo był tolerancyjny, ale jednocześnie dyscyplinował zespół i lubił, jak muzycy, z którymi pracuje, grają tak, jakie wyobrażenie o swojej muzyce miał on, a miał do tego pełne prawo. Chciałbym zapytać o pewien koncert, który zagrałeś z grupą PR w Katowicach, dlatego że gościnnie wtedy na perkusji zagrał Thomas Lang. A, tak. I pytanie, jak się grało z perkusistą takiej tak światowej klasy? Myśmy mieli jako PR, czyli ja i Wojtek Pilichowski jako twórcy tej grupy i trzecia osoba, czyli Tomek Łosowski, ale mieliśmy jako ja i Wojtuś mieliśmy przyjemność być zapraszanym teamem do tak zwanych organizowanych rokrocznie przeglądów perkusyjnych organizowanych w Opolu przez Wojtka Laska. I dzięki temu miałem okazję grać nie tylko z Thomasem Langiem, ale z Bobby Jarząbkiem, czy no z kultową dzisiaj mega postacią, jaką jest Tony Royster Jr. To jest dla tych wszystkich, którzy grają na perkusjach i kochają ten instrument, postać mega, absolutnie total, top. Ci perkusiści, a między innymi Thomas Lang, pokazali mi, że istnieje coś takiego, co zwie się kulturą grania na tym instrumencie. Bo to są wirtuozi. To są perkusiści, którzy w zasadzie, krótko mówiąc, no stanowią o kreacjach i o trendach w tej dziedzinie. Oczywiście jest cała rzesza jeszcze innych, nowych i dzisiaj znanych bardziej może. Natomiast Thomas Lang należy do ścisłej czołówki perkusistów z tak zwanego młodego pokolenia, którzy kreują dziedzinę wirtuozersko-pokazową, jednocześnie będąc nieprawdopodobnie muzykalnym człowiekiem. Mówię tu o Thomasie Langu. Zrobił nasz program, przysłał nam dwa czy trzy swoje utwory, które praktycznie rzecz biorąc były nie do zagrania dla nas o takim stopniu komplikacji, ale zrobiliśmy to w jakimś tam okrojonym zakresie, na ile to było możliwe. Przygotowaliśmy program 40-minutowy, który jak w wypadku również Tony Roystera i jak w wypadku Bobiego Jarząbka był dla mnie zjawiskowym drogowskazem tego, że można grać, tworzyć jeden organizm, nie hałasując, nie przeszkadzając sobie, grając akompaniament i grając dziedziny na rzecz solisty, bo mówimy tutaj o graniu w trio, bardzo wyczerpująca, nieprawdopodobna formuła, gdzie kluczem do zagadnienia jest to, o czym powiedział przed laty świętej pamięci Buddy Rich: nie ma złych zespołów, są tylko źli perkusiści. W wypadku takich tuzów perkusji jak Lang,
czy Royster, widać było, że dostaliśmy no, silnik odrzutowy na miarę kosmicznej. Lubię polskich perkusistów, uważam, że jest tu wielu wspaniale grających bębniarzy, między innymi Tomek Łosowski, z którym graliśmy. Natomiast jak się trafia na perkusistę światowego formatu, to czuć, że no, jest to nieprawdopodobny przeskok. Rozmawialiśmy o tych korzeniach i jeszcze chciałbym tutaj troszeczkę nawiązać, bo jeszcze uczestniczyłeś w projekcie zespołu Karantuło Hill, który tak. gra muzykę etniczną. Celtycką, etniczną, tak. folkową. No tutaj dużo określeń można na to przystosować. Jak w takich klimatach się odnajdywałeś? Bo mówiliśmy tutaj o muzyce góralskiej, o tych gruzińskich klimatach. A tutaj mamy jednak północ, no Skandynawia. Tak, ale irlandzka muzyka jest bardzo bliska w zaśpiewie temu wszystkiemu, o czym mówiłem, czyli ta ludowizna jest jednak dość taka melancholijna, bardzo ładna. Nie jest tylko ma zaśpiew taki właśnie liryczny i przepiękny, górski dla mnie. Grupa, o której mówisz, wspaniali ludzie ze Śląska, umiłowali sobie muzykę celtycką i powiem, że ten piękny projekt, w którym uczestniczyłem nie tylko ja, bo i Krzysztof Ścierański, i Urszula Dudziak, i Wojciech Karolak, i pan Szukalski, to był projekt, który był dla mnie wydarzeniem, zjawiskiem w ogóle, bo to była muzyka celtycko-irlandzka podana jazzowo. Czyli taki był zamysł, żeby jazzmeni interpretowali piękne melodie z tamtego rejonu świata. I znalazłem się w gronie no, bardzo wybitnym. Byłem w niebie, bo miałem okazję uczestniczyć w próbach i koncertach obok takich nazwisk, że to po prostu dla mnie no, dopust Boży. Umówmy się, że do tego czasu, abstrahując od moich zamiłowań i tam, że tak powiem, tendencji do grania, do stykania się z muzyką jazzową jako słuchacz, jako adept, jako terminujący, tu miałem okazję uczestniczyć w projekcie, w którym stawałem na scenie z ludźmi tak wybitnymi. Mówimy o Karlaku, mówimy o Tomku Szukalskim, mówimy o Urszuli Dudziak, mówimy o Krzysiu Ścierańskim, Benek Maseli w tym projekcie. No nieprawdopodobny zbiór, chociaż z Benkiem Maselim chodziłem do jednej klasy, do klasy perkusyjnej w Opolu i przyjaźnimy się do dzisiaj, grywamy i naprawdę jest wspaniale. Dzisiaj już ten etap połączenia naszego, jeszcze po utrwaleniu tego w postaci projektu grupy The Colors Krzysia Ścierańskiego, gdzie i Benek Maseli i ja i Przemek Kuczyński grywaliśmy przez wiele lat wspólnie z Polem Vertigo, to jest ten perkusista, którego chciałem dodać do Paul Vertigo, perkusista Pata Metenego. Dzisiaj ten temat, muzyka improwizowana, jest czymś bardziej mi bliskim, ale wtedy, w momencie, kiedy zetknąłem się z tymi nazwiskami na wspólnej scenie, grając ten projekt w paru miejscach, między innymi na Woodstock, byłem no, w niebie, zwłaszcza, że zinterpretowałem sobie, mieliśmy dowolność interpretacyjną, utwór był podany, a jak go można było opracować, to była kwestia właśnie tego mojego wkładu muzycznego. I wydaje mi się, że opracowałem to w sposób wybitny, wyjątkowy, dzięki kolegom, którzy zasugerowali coś tak nieprawdopodobnie inspirującego jak utwór, który znajduje się na tej płycie. Zresztą chciałbym to kiedyś przenieść na swoją płytę i mam nawet pomysł na ten utwór. Pamiętam i zawsze go do końca życia będę pamiętał, bo miał w sobie właśnie tą nutę górską. Pozostała nam jeszcze jedna stylistyka do omówienia. Grywasz teraz w składzie, w zespole Ani Wyszkoni. Jak odnajdujesz się znowu w takiej formie? Czyli tutaj do tej pory rock, jazz, blues i tak dalej, różne formy. Pop jednak jest po przeciwnej stronie trochę balustrady, że tak powiem.
Powiem jasno, i to jest bardzo istotne, mówiąc na warsztatach o tym, nie ma czegoś takiego jak po drugiej stronie balustrady. Często spotykam się, co mnie bawi i raduje w końcu. Zwykle mówi, że raduli się serce moje, jak na przykład widzi mnie młody człowiek gdzieś tam z jakąś grupą typu Pierre 2, morderstwo albo coś tam, wiesz, no, albo z jakąś rockową grupą, albo z... i naraz dowiaduje się, że z panią Anią wyszkoli i zaczyna się, nie, w ogóle to jest... Proszę Państwa, i tu mówię do wszystkich młodych ludzi również. Akord G-dur i każdy inny akord grany u pani Ani Wyszkoni czy z grupą Laboratorium jest tym samym akordem i trzeba go wykonać równie dobrze i w tym projekcie, i w tym. I istotą tego zagadnienia jest to, aby ten projekt, który obecnie jest realizowany, był najważniejszym projektem do momentu, w którym w nim uczestniczę. Jeżeli wychodzę na scenę i gram z panią Anią Wyszkoni, co jest dla mnie super sytuacją i super przeżyciem, jestem tam szefem zespołu i odpowiadam za kształt artystyczny pewnych wypowiedzi i mam przyjemność pracowania ze wspaniałymi ludźmi w pięknym wydarzeniu, to jest to tak samo nieprawdopodobnie ważne i tak samo dla mnie istotne, jak granie z przecudowną grupą Laboratorium czy z jakimkolwiek innym projektem. I jeżeli tak będziemy podchodzić do zagadnienia, to wszędzie tam, gdzie się znajdujemy, powinniśmy zostawiać wszystko, co najlepsze i co możemy dać. I to jest moja definicja całego zagadnienia. Przez 35 lat grałem z tak wieloma artystami wybitnymi, mniej wybitnymi, znanymi, mniej znanymi i wszędzie starałem się zostawiać to, co najlepsze z moich umiejętności, z wiedzy i z doświadczenia. I jeżeli słucham płyty, na której występuję 15 czy 20 lat temu, to nie mogę, mogę powiedzieć, że no, dzisiaj bym to zrobił lepiej, ale niejednokrotnie jest tak, że już bym nigdy tego lepiej nie zrobił, bo to jest jednorazowe wykonanie i widać było, że tam byłem zaangażowany. Wychodzę dzisiaj, grałem wczoraj koncert i tak samo było to dla mnie najważniejsze wydarzenie w tym momencie swojego, czyli tu i teraz. Jeżeli tak będą podchodzić ludzie grający i zajmujący się procesem twórczym, to zawsze będzie można powiedzieć, że jest tam prawda, jest tam uczciwość, a tam, gdzie jest prawda i uczciwość, a nie kalkulacja, wyrachowanie, tam zawsze będzie szansa, że się pojawi sztuka. Bardzo ładnie spuentowane. Odnośnie płyty solowej chciałem zapytać teraz, no bo mamy w tym momencie jedną na koncie, meksykański symbol szczęścia. Kiedy następna? Nie pali mi się do solowych płyt, aczkolwiek już często wzmaga we mnie ta potrzeba, że można by podsumować po 20 latach znowu gdzieś tam, gdzie jestem obecnie. Natomiast zbieram swoje doświadczenia i zbieram wiedzę nawet do tego stopnia, że miałem kiedyś przyjemność wpaść na genialny pomysł i to był najpiękniejszy okres w moim życiu, nie dalej jak parę lat temu. Poszedłem na egzaminy do Katowic, zdałem na uczelnię i rozpocząłem cykl edukacji pod okiem Karola Ferfeckiego, przeznakomitego, wspaniałego wykładowcę. Zresztą w Katowicach są sami wspaniali ludzie. I ten okres mojego życia jest nieprawdopodobnie dobrze przeze mnie postrzegany, bo to najpiękniejszy czas. Znowu stałem się studentem, siedząc z ludźmi o 30 lat młodszymi, poczułem się młody, nic nie wiedzący, bo to jest nieprawdopodobne. Uczyłem się, zbieram doświadczenia, nawet tak ekstremalne przeżycie i powtarzam, jakby ktoś miał wątpliwości. Okres 2 lat, które spędziłem na uczelni, to jest jeden z najpiękniejszych okresów mojego życia, gdzie mieszkałem w akademiku, gdzie odbywały się balangi młodych ludzi, a ja w ascetycznych warunkach odrabiałem ćwiczenia z harmonii, ćwiczyłem standardy i czułem się nieprawdopodobnie wyróżniony, że mam możliwość, że mam sposobność uczyć się w tym wieku pod okiem tak wybitnych wykładowców, którzy z reguły byli moimi są do dzisiaj moimi kolegami, z którymi niejednokrotnie
wielokrotnie grałem w zespołach. Obok mnie ćwiczył Benek Maseli, z którym 30 lat wcześniej byliśmy w jednej ćwiczeniówce. Dzisiaj on jest profesorem, a ja byłem uczniem. Także niesamowicie życie pokazuje, że można sobie zaserwować nieprawdopodobne sytuacje po to tylko, żeby zdobyć wiedzę, żeby znowu pozyskać jakiś zakres tych doświadczeń, które człowieka wzbogacają. Jeżeli poczuję potrzebę wyrażania się na kolejnej swojej płycie, a czuję taką potrzebę powolutku zbierającą i pokazania nowych rzeczy, które uzbierałem, chociaż w międzyczasie nagrałem bardzo wiele płyt, bo z Pierami dwie płyty, ze Zbyszkiem, The Colors i tak dalej, tych płyt było w międzyczasie mnóstwo, również na niwie popowej. Przez te 20 lat jest około tam 70 płyt skatalogowanych i wiele projektów, w których indywidualnie gdzieś tam występowałem w pojedynczych produkcjach, to jednak ta płyta, która powinna się teraz ukazać, powinna być taką reminiscencją i małym takim podsumowaniem blisko 40-letniej pracy zawodowej, bo oficjalnie 35 lat oficjalnie przez Ministerstwo Kultury i Sztuki nie uznali mi pierwszej umowy, którą tam podpisałem jeszcze jako instruktor muzyczny. No nieważne, 35 lat pracy scenicznej bez wątpienia. I chciałem to podsumować takim projektem, który się będzie nazywał Aniversary 60, bo za chwil parę tenże znacznik przy moim PESEL-u będzie widoczny. Czyli daj Boże, żeby się udało gdzieś tam w przeciągu 2 lat nagrać coś, co będzie takim małym jubileuszem. Mhm. Właśnie podsumowując tą Twoją pracę, czy próbowałeś kiedyś zliczyć liczbę koncertów i liczbę warsztatów, które przeprowadziłeś? Czy jesteśmy w stanie to oszacować? Nie jesteśmy w stanie tego oszacować, choćby tylko i wyłącznie... Jesteśmy to w stanie oszacować, powiedzmy, tam od 15 lat. To w przybliżeniu można by tam powiedzieć, jakie to są ilości. Natomiast następne 20 jest nie do oszacowania, bo kiedyś nie robiło się notatek, ile koncertów grało się w miesiącu, bo w latach 80. wyjeżdżało się na trasę, która składała się z 30 koncertów i to było grane przez 3 tygodnie, załóżmy, 30 albo przez 2 tygodnie. Grało się 2 koncerty dziennie, czasami 3 koncerty dziennie. Nikt tego wtedy nie liczył, nikt nad tym nie panował, po prostu byliśmy młodzi, napakowani adrenaliną i była sytuacja, że takie to były czasy, muzyka młodej generacji była grana wszędzie i grało się mnóstwo koncertów, a jak się pracowało w paru projektach, to tym bardziej... Można w przybliżeniu oszacować, że koncertów parę tysięcy, można w przybliżeniu oszacować, że parę set warsztatów, można w przybliżeniu oszacować jakieś tam, powiedzmy, sytuacje, jakby to mogło wyglądać w dużym, dużym uproszczeniu, ale precyzyjnie to trudno określić. Pytanie, które myślę stanie się tradycją w naszych wywiadach, brzmi: z kim chciałby zagrać Marek Raduli na jednej scenie? No, ze wszystkimi. Najchętniej ze wszystkimi. Realizuję właśnie to swoje marzenie. Poznawać wielu wspaniałych ludzi, móc z nimi rozmawiać na scenie, operując językiem muzycznym, móc również z nimi pobyć potem w garderobie, operując słowem, dowiedzieć się, wzbogacić siebie i dać coś w zamian. To jest chyba ten moment, który nazywa się spełnieniem moich marzeń. A coś zdradzisz więcej? O nazwiskach? Tak. Trudno mi powiedzieć, bo nawet się boję. Sytuacja jest... Teraz czeka mnie w najbliższym, w tym roku, poważne wyzwanie. Mianowicie będę odpowiadał za imprezę, która odbędzie się w Royal Albert Hall w Londynie 11 listopada i tam będę miał przyjemność być szefem muzycznym przedsięwzięcia, które będzie zrzeszać takich artystów jak na przykład Stanisław Sojka,
czy Karpiel Bułecka, tak? Bułecka. Przecudna postać, przecudni muzycy, którzy wystąpią w tym koncercie, i będę dbał o to, żeby się czuli komfortowo na scenie, przygotowywując im program ze swoim zespołem. Tak, Marku, ostatnie pytanie. Co byś radził dla początkujących gitarzystów? Słowo otuchy. Słowo otuchy. W ogóle, jeżeli chodzi o sytuację, co bym radził nie tylko gitarzystom, ale wszystkim, którzy chcą się realizować, to, żeby mieć marzenie. Bo jeżeli się nie ma marzenia, to nie ma czego realizować. Obojętnie w jakiej dziedzinie. Trzeba mieć marzenie i trzeba, a cała reszta przyjdzie z biegiem czasu. Mieć marzenie, stanąć na tej scenie, zagrać z tym, zrealizować to, mieć taki instrument, mieć taki samochód, mieć dom, mieć studio. Trzeba mieć marzenie. Jeżeli się ma marzenie, to wszystko się uda, a wszystko inne to jest kwestia pracy i determinacji. Czego życzę. Dodam tylko, że moje marzenie się spełniło właśnie wczoraj. Bo miałeś. Bo je miałeś. Jakie masz marzenie następne? No właśnie, trzeba się zastanowić teraz. Właśnie o to chodzi. Ale na pewno za rok zrobić równie dobrą imprezę. Ale trzeba mieć marzenie, prawda? I, tak. To jest klucz do zagadnienia. Tylko ludzie pozbawieni marzeń nie realizują ich, no bo co realizować, skoro czegoś nie ma. Także jeżeli się ma marzenie, to wszystko się udaje. Bo reszta to jest kwestia pracy i tego, żeby doprowadzić do sytuacji. Mam marzenie, mam sen, mam marzenie. Mam. Ja jestem przepełniony marzeniami, czego życzę i polecam. To jest najpiękniejszy sposób na to, żeby cokolwiek zrealizować. Mieć marzenie. Wszyscy gitarzyści, wszyscy muzykanci, wszyscy muzycy i wszyscy artyści, serdecznie polecam. Byłem, widziałem, polecam. Polecam wspaniałych ludzi, których poznałem, polecam miejsce i polecam ideę, zapraszam. Nawet jakby mnie tu nie było, to mój duch tu będzie i duch wszystkich muzyków, którzy zetknęli się z tym miejscem, i myślę, że to jest chyba dobry moment na to, żeby powiedzieć, że warsztaty i koncert i ludzie organizujący to przedsięwzięcie, czyli Przemek, żona Przemka i ludzie, którzy pomagają w tym całym przedsięwzięciu, to jest wyjątkowa sprawa. Mogę polecić. Ja, Marek Adulik. Dziękujemy, Marku, dziękujemy, że byłeś i przyjąłeś zaproszenie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.